U nas zalało po pas wody, wszystkiego. Pralek, lodówek, nie ma niczego. Dzisiaj poszłam tylko zobaczyć, co zostało. Praktycznie nic, tylko ściany. Podłog nie ma, wszystko poszło po prostu do góry, w pionie stoi podłoga. No i niestety musimy wszystko wyrzucić, łącznie z panelami, futryny, drzwi, wszystko. A to dokąd ta woda tutaj była? No woda była tak jak mój gumowiec, prawie po kolano, nie? A jesteśmy na pierwszym piętrze. Tak, pierwsze piętro, drugie jest uratowane, nie? Słyszymy, że tamę zerwało, nic mi nie wiedzieli, światła nie ma, woda naprzód troszeczkę już opadała, my się cieszyli, raptem woda. Ja sam się, Jezus, dojdzie do drugiego piętra, koniec będzie. Ale wie pan, co było najfajniejsze wczoraj wieczorem? Latarnie świeciły. I to było to światełko takie, że damy sobie radę. Dzisiaj komentarze z Kłodzka, z miasta zdemolowanego przez powódź. Jeszcze niedawno ta rzeka, którą tu widzicie, sięgała aż tam pierwszego piętra budynków. Ta woda już opadła, no ale spod tej wody wyłonił się krajobraz jak po bitwie. A to tu woda aż po sufit była. A, do pełna. Do pełna była. Ewelina, przyjdź państwu, niech ci nagrają. Tam jest Pszczelarski, zapraszamy za jakiś czas. Niestety towar położyliśmy na najwyższe półki, myśląc, że będą, jak mówili, powszechnie podtopienia. Myślimy, dobra, będzie do 2 metrów, może będzie okej. Okay. Tymczasem było pod sufit. Czyszczenie, sprzątanie, wynoszenie, zobaczyć, co się nadaje, do czego, co do kosza. Zresztą sam pan widzi po ulicy, jak to wygląda. Uratujecie coś? Coś na pewno, słoiki szklane. No ale mimo wszystko uśmiech jest na twarzy, mimo wszystko. O, rano to wygląda... Trochę przez łzy czasami, także wiadomo, lepiej śmiać się niż płakać, nie? To jest sklep od 60 roku prowadzony, najpierw przez moją babcię, później przez tatę i od 15 lat przeze mnie. No i nie wiem. Dacie radę. Damy radę. Przyjechali przyjaciele, pomagają. Tak, właśnie przyjaciół poznaje się, proszę pana, w biedzie. Dużo bardzo ludzi mówią, a tak naprawdę w sytuacji kryzysowej zobaczy pan, kogo pan będzie miał przy sobie. No ale pani ma mnóstwo ludzi. Tak, oprócz nawet właśnie osób, na które mogę zawsze liczyć, są też osoby w ogóle całkowicie obce. Ktoś przechodził, powiedział, że ma 2 godziny czasu, że może pomoże. I to po prostu jest wspaniałe i piękne i oby tylko takich ludzi było więcej. Samochody tutaj wpływały. Przyjechaliśmy, to auto już tutaj było. Z tego co kojarzę wczorajszych zdjęć, to auto prawdopodobnie stało tam koło przy kościele. Tak mi się kojarzy, że ono stało tam przy kościele. No ale widzę, dzieciaki też pomagają. Tak. Jak się to mówi, pospolite ruszenie. Młody widzę też, działasz. My tutaj jesteśmy z Krosnowic akurat, nie? Przyjechałam tutaj po dzieci, bo dzieci wywiozą do Kłodzka. U nas zalało po pas wody, wszystkiego. Pralek, lodówek, nie ma niczego. To jest 7 kilometrów stąd. Przy samej rzece ewakuowali nas dopiero dzisiaj o 2 w nocy. Ludzie wychodzili tak jak stali, jak przyszła ewakuacja. Co i wszystko spłynęło? Wszystko, lodówki, pralki, mówię naprawdę, dzisiaj byłam, to przerażający widok. Dzisiaj poszłam tylko zobaczyć, co zostało. Praktycznie nic, tylko ściany. Podłog nie ma, wszystko poszło po prostu do góry, w pionie stoi podłoga. Dacie radę w ogóle to odbudować? Powinniśmy. No, jak nie my, to kto? Świeżo, prosto jedziemy z Krosnowic, to tutaj po dzieci tylko zabrać i jedziemy dalej. Czyli to w Krosnowicach po prostu było jeszcze gorzej niż tutaj? Tak. Ognem się wylewała woda do domów. Ognem, po prostu nie mogliśmy wyjść, bo mieliśmy wodę po szyję. Słyszymy, że tamę zerwało, nic mi nie wiedzieli, światła nie ma, widzi pan, nie ma tu na Wyspie Piaskowej, nic mi nie, tamę zerwało, woda naprzód troszeczkę już opadała, my się cieszyli, raptem woda, ja sam się, Jezus, dojdzie do drugiego piętra, koniec będzie. Jaka panika, zrobiliśmy na kiju, na szczotce od tego, białą tą, bo helikopter jechał, przyjechali ci strażacy, ale jakoś żeśmy przesiedzieli. Bo za chwilę, za jakiś czas patrzymy, woda troszkę opadła, żebyśmy się uspokoili.
No a teraz trzeba siedzieć niestety i czekać, żeby nam nic nie pokradli jak zwykle. Latają tacy różni ludzie, kradną, nie? No i trzeba całą noc siedzieć, niczym nam bramy porobią, wiadomo. Naprawdę żerują na nas, ta żerują. Całą noc trzeba pilnować. I do mieszkań, no kto może, to się zamknie w mieszkaniu, ale kto ma drzwi wybałuszone, bo to wiadomo, woda, prawda, no to po prostu pilnujemy. No. To była taka sytuacja, tak? Słyszała pani? No w tej chwili zaraz, no była, bo przecież sprzątaliśmy tutaj bramę, tu powiesił sąsiad tego, no, latarkę, powiesił kurtkę, zaraz nie wiem co mówić, co jeszcze coś. Edyta, co jemu ukradli temu Michałowi? Latarki. Latarki? I co jeszcze? Nie wiem. Coś jeszcze, wiem, że coś jeszcze mu latarki pokradli. No, złodziei nie brakuje, sąsiad mówi. Tu wisiała kurtka, widzi pan, i dwie latarki ukradli, tam jeszcze coś, nawet nie wiem. A gdzie kalosze? Nie mam. Powiedziałam, że... O, widzi pan, co tu się dzieje, ta dzisiejsza młodzież? No, tak jest? No, no co zrobić, no? Nie pamiętają tam 97 rok. No. Pan też bez kaloszy. On po polsku nie bardzo rozmawia. Właśnie, gdzie kalosze? Nie ma, obolał bez. Dzień dobry. A co to było? Było sklep z bielizną. No, jeszcze tydzień temu przymierzałam panią sklepniczkę, no, a dzisiaj niestety już nie mogę wyciągać zupę. Krótko nie poddawać się, prawda? Niestety musimy wszystko wyrzucić, łącznie z panelami, futryny, drzwi, wszystko. A to dokąd ta woda tutaj była? No woda była tak jak mój gumowiec, prawie po kolano, nie? A jesteśmy na pierwszym piętrze. Tak, także pierwsze piętro, drugie jest uratowane, nie? No my mamy do kolan, nie? Teraz będzie trzeba ususzać i no i co? No i budować od podstaw. Taki stan deweloperski, kupiliśmy mieszkanie i po ilu? Po 8 latach jesteśmy w tym samym miejscu, nie? To były panele, podłoga? Tak, no wszystko. No, no przykre, no ale nic nie zrobimy. Na razie, wie pan, jesteśmy w takim amoku, że jakoś nie dociera to do nas, nie? Bo szybko chcieliśmy to, żeby to zaczęło schnąć. No, a później będziemy budować. Masakra, nie? Co to było? No, meble z mieszkania, wszystkie jakieś artykuły, te gospodarstwa domowego. Mury muszą wyschnąć, wszystko musimy posprzątać i dopiero wtedy będziemy mogli działać. Także... Turystów zapraszamy, ale tak raczej wiosną. Ale teraz też mogą zobaczyć, jak to wygląda po takim kataklizmie. To jest też rzadki taki okaz do zobaczenia. Tak, a sklepy też działają tam wyżej, więc tak, też tak, jakoś tutaj można i w ten sposób. Zobaczymy, jak wygląda klęska. No. Mój salon kosmetyczny, apartamenty pod wynajem, no i mój dom, moje mieszkanie. Pana mieszkanie na którym piętrze? Na pierwszym piętrze. Co i wszystko? Kolano. Wszystko jest do wyrzucenia. Czyli to samochód? To ktoś przypłynął. Do odbioru, tak jest. Do odbioru tutaj apartamenty pod Złotym Lwem. Dokładnie. Jest taka legenda, że tam się wilk napije wody, czy nie napije. I lew. Ale lew się napił wody. Niestety. Popił się. To był ten kawałek tej naczepy, co ten aż tam się znalazła na Śląskiej. Tu się zablokowała, latarnia ją trzymała i dopiero jak woda zaczęła wieczorem spadać, to ją przecisnęło. A jest dopiero aż tam na Śląskiej. A co pan czuł, jak to szło wszystko? No tylko współczucie, co mogę? No co mogę powiedzieć? Co mogę zrobić? Najgorsze jest to wszystko, że tam nikt nie przewidywał, że będzie aż tak bardzo. Nie wiem, czy dojdę, chcę zobaczyć, czy faktycznie wilk napił się jeszcze raz. Wie pan, tam jest taki, ta płaskorzeźba na tym. Nie wiem, coś trzeba z tym robić, bo to naprawdę, bo i szkoda tych ludzi z tego wszystkiego. A przecież to było tak pięknie, kurde. Fontanny, wszystko ten. Ale wie pan, co było najfajniejsze wczoraj wieczorem? Latarnie świeciły. I to było to światełko takie, że damy sobie radę. No musimy, no co? Położyć się nie ma po co.
odbudowaliśmy 97. Myślę, że jak rząd dobrze pomoże, to jeszcze lepiej zrobimy. Jak można pomóc? No, potrzebne są osuszacze, agregaty, środki czystości, żywność, szczególnie w miastach i miasteczkach, które długo odcięte były od świata, ale mieszkańcy mówią też tak, kiedy już to posprzątamy, ogarniemy, no to zapraszamy turystów, no tak właśnie będzie można pomóc odbudować się po tej tragedii.